tej lekcji naszym celem jest przede wszystkim nauczenie się podstaw Pythona. I właśnie w tym celu przygotowałem dla Was taką małą ściągawkę jednostronnicową, z której będziecie mogli korzystać w każdym momencie. Myślę, że Wam to się zdecydowanie może przydać. Oczywiście nie jest to nic, czego nie znajdziecie nigdzie w internecie, bardziej w języku angielskim. Co tutaj zrobiłem, to po prostu przetłumaczyłem część tych rzeczy. Jest to dla Was dostępne za darmo, oczywiście w linku w opisie. I tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które się tutaj znajdują, w dużej mierze po prostu rozszerzymy wiedzę na ich temat, wytłumaczę, czemu one są w tej lekcji. Żeby ten ekran, ten plik Pythona, w którym mamy grę, się za bardzo nie zaśmiecił, stwórzmy może nowy plik. Jak już wcześniej to robiliśmy, prawym przyciskiem myszy klikamy na folder, nowy plik Pythona. Python 101. Jak już macie ten plik otworzony, to możecie sobie w tym miejscu zmienić, który z tych dwóch plików ma się uruchamiać. Czy to ma być właśnie plik main, na który mamy grę, czy to będzie ten Python 101. Możecie też tworzyć całkowicie nowy projekt, nie ma to większego znaczenia. Ja teruję w tym samym miejscu, żebym pod względem kursu miał wszystko w podobnym miejscu. I oczywiście uruchomię to za pomocą przycisku Run, tak jak teraz tutaj widzicie. Oczywiście na chwilę obecną konsola nie pokaże nam żadnej informacji, ponieważ jeszcze tutaj tak naprawdę nie ma nic. Tak jak już widzieliście w pierwszej lekcji, tak jak mówiłem, na informacje ogólne, print, otwieramy cudzysłów i wpisujemy cokolwiek chcemy. Klikając run, oczywiście pokaże nam cokolwiek chcemy. Wiecie też, że wszystkie moduły Pythona importujemy za pomocą import i nazwa modułu. Modułów jest mnóstwo. Najlepiej sobie wejść na stronę python.org i macie tam to wszystko wypisane, co macie dostępne. Jeżeli potrzebujecie danych systemowych, możecie skorzystać z sys. Jeżeli, tak jak dla naszej gry, będziemy korzystać z pygame, będziemy wpisywać pygame. I tych modułów mamy naprawdę mnóstwo. Tak jak już się nauczyliście wcześniej, pobrać większość możemy w terminalu za pomocą komendy pip, właściwie za pomocą modułu pip, więc jest tego naprawdę ogrom. Ok, więc może zacznijmy od podstawowych rzeczy, coś co już po części znacie, czym są stringi. String to inaczej. Po prostu tekst. Czysty tekst, który widzicie na ekranie. Nie będą to żadne cyfry, liczby, booleany, czyli wyrażenia tak, nie. Po prostu jest to tekst. Print. Bo do stringów trzeba słowa. Nie ma to największego znaczenia, co teraz tutaj wpisujemy. Jak widzicie, bo do stringów trzeba słowa. Żeby zapisać jakiś string i nie wpisywać go za każdym razem, możemy stworzyć coś takiego, co jest zmienna, z angielskiego variable. W innych językach trzeba z góry zdeklarować, jakiego rodzaju jest to zmienna. Czy to będzie właśnie string, integer, czyli numer, czy to będzie boolean, czyli prawda, fałsz, czy to będzie jakiś dictionary, czy to będzie lista, cokolwiek innego. Python jest o tyle prostym, że jest o tyle prostym językiem, że wystarczy, że po prostu nazwiecie swoją zmienną i nie ma to znaczenia, jakiego ona jest typu. Czyli jeżeli chcemy napisać, przykładowo mieć zmienną powitanie, znak równości, cześć. I teraz w zmiennej powitanie mamy zapisaną wartość cześć. Stringi możemy zapisywać na trzy różne sposoby. Możemy zrobić jeszcze na przykład imię Mateusz. Lub możemy zrobić coś takiego. Stopka. I zrobić trzy cudzysłowie.
Okej. Okay. Jaka jest różnica między tymi trzema rzeczami? Możemy użyć albo po prostu apostrofu, żeby zacząć string, możemy użyć cudzysłowia, żeby zacząć string, lub możemy użyć potrójnego cudzysłowia, żeby ten string zacząć. Różnica w tym wszystkim jest taka, że jak już możecie zauważyć, potrójny string pozwala nam przede wszystkim na wiele linii w tym samym miejscu. Jeżeli teraz byśmy sobie to wszystko wydrukowali, i uruchomimy to. Tak jak widzicie, wszystko się pojawia nam w nowej linii, a to nam też to dzieli na dwie linie. Jeżeli tutaj byśmy chcieli zrobić w jednym z tych dwóch Enter, to nawet pomimo tego, że już IDE nam dopasowuje jakby kontynuację części tekstu, żeby pojawił się on na kolejnej linii, jak widzicie, to jest wszystko razem połączone, więc taki zwykły Enter nic nie zmienia. Żeby takiego zrobić, żeby takiego znaku użyć, musielibyśmy zrobić backslash i n, co jest skrótem od nowej linii. Jak widzicie, teraz się tutaj pojawiła nowa przestrzeń. Żeby to troszeczkę było bardziej wyraźne, damy tak. I tadam, mamy nowe, dwie nowe linie. Jak widzicie, potrójny cudzysłów nam to zdecydowanie ułatwia, już pozwala nam na preformatowany tekst. I nawet zwykłe dodawanie enterów działa w tym miejscu. Więc jaka jest różnica pomiędzy pojedynczym cudzysłowiem a podwójnym cudzysłowiem? Jeżeli byśmy chcieli napisać takie coś. Moja ulubiona książka to Władca Pierścieni. Okej, okay, pojawił nam się problem. O co chodzi? Chodzi o to, że Python uważa, że w tym miejscu nasz string się skończył, szuka zmiennej władca i szuka zmiennej pierścieni, które nie są zdeklarowane, po czym otwieramy kolejnego stringa. W takiej sytuacji możemy zrobić albo coś takiego, że zamieniamy właśnie te podwójne na pojedyncze. I wtedy pokazałoby się nam następująca rzecz. Moja ulubiona książka to pojedynczy cudzysłów Władca Pierścieni, pojedynczy cudzysłów. Lub też całkowicie na odwrót, że to opakujemy w podwójny, a to w pojedynczy. I wtedy mamy taki string następujący. Jak widzicie, po prostu chodzi o to, że początek i koniec musi być dokładnie taki sam. I tak samo, jeżeli chodzi o ten potrójny cudzysłów, jest on o tyle przyjemny, że pomimo tego, że no na co dzień nie stosuje się potrójnych cudzysłów, teraz jeżeli byśmy zrobili po prostu coś takiego, to jak widzicie, nie pokazuje nam się żaden błąd, wszystko działa. Także ten potrójny cudzysłów bardzo często przychodzi pomocny. Ok, a co jeżeli byśmy chcieli dodać coś do naszej zmiennej. Na przykład możemy zrobić jeszcze, połączyć te dwa stringi i zrobić coś takiego. Print powitanie plus to ja. Dodajcie tutaj sobie spację i na końcu też spację, ponieważ no, te spacje są potrzebne, żeby nam się ładnie wyświetliły. Imię. Jak widzicie, można też te stringi do siebie dodawać, łączyć. To się nazywa concatenation, czyli po prostu łączenie stringów. Jeżeli byśmy mieli jakiś numer tutaj, to do tego przejdziemy za chwilę. Też możemy je połączyć. Troszeczkę metoda jest inna, ponieważ musimy tą cyfrę przerobić na właśnie string. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o stringi. Możemy kilka rzeczy zrobić z stringami, tak jak naprawdę z większością rzeczy w Pythonie. Jeżeli chcemy dowiedzieć się, jaką długość ma dany string, możemy zrobić coś takiego jak len, to znaczy length, na przykład powitanie. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zgadza się. Możemy też
oddzielić coś według na przykład spacji, żeby na przykład zrobić print stopka split. I teraz tak, tutaj jako argument pisujemy, co ma być znakiem tego podziału. Z założenia defaultowo jest to spacja, ale jeżeli na przykład zrobimy przecinek, to podzieli to nam po przecinkach. Oczywiście musimy go też pisać w cudzysłów, bo inaczej to nie zda. I co nas takiego czegoś wyjdzie? Wyjdą nam trzy stringi. Dziękuję za kontakt. Przecinki tutaj są tylko po to, żeby oddzielić nam te stringi od siebie. Możemy też zamienić coś na string. Czyli przykładowo mamy print 9. Pokaże nam wartość 9. Oczywiście, że tak. A na przykład, jeżeli byśmy chcieli zrobić liczba 9, to plus 9, to pojawi nam się błąd, że nie można dodawać stringów do niestringów. Co to znaczy? Dziewiątka tutaj jest po prostu cyfrą, ona nie jest stringiem. Jeżeli byśmy zrobili coś takiego, nie ma najmniejszego problemu, wszystko działa. Ale będzie korzystać z różnych funkcji w późniejszym czasie swojego programu, które sprawią, że twoje zmienne będą już konkretnego typu, bo takiego będą musiały być, żeby wykonać jakiekolwiek obliczenia, ponieważ jeżeli przykładowo byśmy chcieli dodać dwie dziewiątki, możemy to zrobić w ten sposób. Pokaże nam się 18, ale już jeżeli na przykład zrobimy 9 i 9, to pokaże nam się 99, ponieważ to po prostu dodaje dwa stringi. To nam dodaje nie liczbę 9, tylko nam to po prostu dodaje znak 9 do znaku 9. Więc jeżeli byśmy chcieli dokonać jakieś obliczenia na tym, potrzebujemy konkretne cyfry. Bądź też liczbę. I zróbmy tą liczbę 9. Czyli jeżeli mamy coś takiego, to liczba i ponownie mamy ten sam problem, że liczba 9 to jest dalej 9, ale możemy to zamienić na string. Żeby to zrobić, jest to bardzo proste. Wystarczy, że piszemy sobie str i to, co chcemy zamienić, obejmiemy nawiasem. I teraz to, co się nam tutaj pokazuje, zmienia się na string. Czy to będzie jakaś zmienna, czy to będzie po prostu cyfra. Będzie to działało dokładnie tak samo. Ok, wydaje mi się, że to tyle, jeżeli chodzi o stringi.